Jak się pewnie domyślacie, dziś co nieco opowiem Wam o studiach polonistycznych, o studiach humanistycznych i o studiach w ogóle. Raz na zawsze rozprawię się z krzywdzącym stereotypem mówiącym o tym, że każdy humanista to idiota. Zapraszam. Kiedy studiowałam polonistykę na UW, najbardziej w świecie wkurzało mnie jedno pytanie. A w zasadzie to dwa. No i co ty chcesz robić po tej polonistyce? Chcesz być nauczycielką? Ej, serio? Myślicie, że po polonistyce można zostać tylko nauczycielem? No nie! Powiem więcej. Ja nigdy nie chciałam być nauczycielką. UW, ale z tego co wiem, nie tylko UW, podzieliło polonistykę na kilka specjalizacji. Pierwsza specjalizacja to specjalizacja edytorska czy też redaktorska. I ona przygotowuje studentów do pracy w czasopismach, wydawnictwach, w przeróżnych gazetach itd. Druga specjalizacja to specjalizacja nauczycielska i ona przeznaczona jest dla tych studentów, którzy w przeciwieństwie do mnie od dziecka marzyli o tym, by uczyć w szkołach. Sporo moich kolegów i koleżanek uczy dziś w szkole i z ich postów czy zdjęć na Facebooku wnioskuję, że nawet ich to jara. No wiecie, no co kto lubi. I w końcu trzecia specjalizacja to specjalizacja medialna, poetycko zwana filologia dla mediów. I właśnie tę specjalizację ja wybrałam i dzięki temu dziś tutaj siedzę i nagrywam. Zawsze wychodziłam z założenia, że nie wystarczy chadzać na zajęcia, żeby ze studiów korzystać. Trzeba mieć oczy dookoła głowy, trzeba się zapisywać do przeróżnych kółek, na różne warsztaty, trzeba wyjeżdżać na wyjazdy integracyjne, trzeba brać udział w przeróżnych projektach, nauczyć się pracy w grupie, pracy pod presją czasu i w końcu organizacji pracy. Zapewniam, że warto. Ja na przykład w 2009 roku wraz z koleżankami i kolegami zorganizowałam wystawę pod tytułem Nie książka szpeci kobietę. Wystawa ta miała na celu obalenie stereotypu brzydkiej polonistki. No bo jak wiecie, ja stereotypów nie znoszę. Historia wystawy jest dość długa, ale skupię się na rzeczach najważniejszych. Wszystko przy tym projekcie załatwialiśmy sami. Miejsca na zdjęcia, modelki, które były naszymi koleżankami, książki. A, ponieważ na każdym zdjęciu pojawiała się książka i stylistyka tego zdjęcia nawiązywała do danej książki. Wydruki, pieniądze na te wydruki. Ale co, udało się? Udało się. Choć nie wszyscy byli zadowoleni. Na przykład niektórzy profesorowie nie byli zadowoleni i panie sprzątaczki, bo im się trudno tak sprzątało na wydziale, omijając te statywy. A, jeszcze jedna dziennikarka z Gazety Wyborczej nie była zachwycona, ponieważ ona napisała taki artykuł „Wymalowane Lolity nie obalają stereotypów”. Bardzo serdecznie panią pozdrawiam i żałuję, że nie widziała pani tej wystawy, zanim pani napisała ten artykuł, bo wtedy nie minęłaby się pani tyle razy z prawdą. Ten projekt był naprawdę fantastyczny, wiele się przy nim nauczyłam. Kosztował mnie, a właściwie nas, bardzo dużo sił, ale było warto. I do dziś te fotografie wiszą na trzecim piętrze polonistyki, więc jak będziecie tam w pobliżu, to możecie wejść i zobaczyć. Skąd się wzięła opinia, że humanista to idiota? Podejrzewam skąd. Otóż według mnie na studia humanistyczne dość łatwo jest się dostać, a potem dość łatwo jest na nich wytrwać. No, może poza pierwszym rokiem, kiedy to student dostaje takiego wstrząsu mózgu i poza czwartym rokiem, bo wtedy trzeba zaliczyć gramatykę historyczną języka polskiego, a to dość trudny przedmiot i niektórzy właśnie przez ten przedmiot zrezygnowali. Powiedzieli... Nie. Ale poza tym dość łatwo jest się utrzymać na tych studiach. Tak dość łatwo jest przemknąć niezauważonym ze swoim brakiem wiedzy. I według mnie mnóstwo ludzi na podstawie tych właśnie przypadków stwierdza, że trzeba być idiotą, żeby studiować kierunki humanistyczne. A to jest wielka nieprawda. Na studiach humanistycznych można poznać piękne, genialne umysły, z którymi chce się przebywać cały czas. Można poszerzyć swoje horyzonty myślowe. Można zupełnie inaczej zacząć postrzegać różne rzeczy, innych ludzi, książki, poezję, niemal wszystko. Jeśli człowiek ma duszę humanisty, to on odczuwa świat trochę intensywniej, głębiej, dostrzega więcej walorów, więcej detali, więcej wszystkiego. Ale mówię tutaj tylko o prawdziwych humanistach, a nie takich z przypadku. Jeśli czujecie, że czujecie, o czym mówię, to znaczy, że jesteście humanistami. A jeżeli nie, to idźcie na Politechnikę, budujcie te maszyny i rozsławiajcie nasz kraj poza jego granicami. To jest krótka piłka. Kiedyś usłyszałam takie zdanie. To na studiach poznajesz ludzi, których kochasz do końca życia. Wiecie, kto to powiedział? Tak, to powiedział Brandon z Beverly Hills 90210. Z kolei, jaki to był fajny serial, Boże.
Na studiach można poznać mnóstwo ludzi i warto jest się na tych ludzi otworzyć. Warto jest się z nimi uczyć, uczyć się czegoś od nich. Ogólnie warto się uczyć. I oczywiście miałam też kolegów malkontentów, którzy wychodzili przed wydział, zapalali papierosa, zarzucali szalik na szyję i marudzili, jak jest wszystko beznadziejne, jak ten wydział jest beznadziejny. I oni też w tym wszystkim byli cudowni, bo kojarzyli mi się z takimi polonistami z dawnych lat, którzy walczą z systemem, którzy chcą tę całą beznadzieję opisać i potem dostać za to Nika albo Pulitzera. Ale jest tych polonistów coraz mniej, bo się zmieniają, bo wszystko się zmienia. Kierunki studiów też się zmieniają, więc warto jest się na bieżąco dowiadywać, co uczelnie oferują studentom, a nie bazować na opinii studentów innych kierunków, którzy na przykład kiedyś poznali jakiegoś polonistę na domówce i uznali, że jest kompletnym kretynem, więc na tym kierunku muszą studiować sami tacy kretyni i studentki, które nie myją włosów. Wybierajcie zatem mądrze i nawet jeśli okaże się, że wybraliście źle, po prostu zmieńcie studia. Lepiej mieć rok, dwa czy nawet trzy w plecy, niż zniszczone całe życie przez wykonywanie pracy, która nas nie interesuje i wręcz niszczy od środka. Hołk.